Gościem Bóg Bóg jest dzisiaj Max Czornyj, omen omen, jak widać na załączonym obrazku Czornyj. To nie jest pseudonim. Nie jest pseudonim. Rocznik 89, adwokat, praktykował prawo w Polsce i we Włoszech. Lubi stare wino, spleśniałe sery i samochody bez dachu. W prozie seryjny morderca. Ofiara to jego druga książka, to jest ofiara, po bestsellerowym Grzechu zbrodnia. Tak o panu można przeczytać na skrzydełkach obu książek. Już wiadomo, czym się pan zajmuje. Czy pisanie to rzeczywiście zabijanie? Niekoniecznie. Pisać można o wszystkim. Ja pisałem od dziecka. To było, zawsze powtarzam, dla mnie takie właściwie natręctwo. I pisałem odkąd pamiętam. Także na początku wcale nie polegało to na zabijaniu. Była to i poezja dziecięca, i jakieś... Nieczarna, bardzo pogodna, chociaż bardzo lubiłem okres romantyzmu i to było wzorowanie się na Goethem, więc no można wyprowadzić te samobójcze myśli, prawda, dziecka, nastolatka, ale były także opowiadania zupełnie niezwiązane z żadnym trupem, opowiadania stricte, czy to historyczne, czy podróżnicze, czy o Lublinie, proza typowo współczesna, wcale nie skupiona na żadnych zwłokach, ofiarach, ani specjalnych, no na grzechach może tak, ale... Co się stało w takim razie, bo trup w pana kryminałach, w pana serii ściele się gęsto. Tak, jest teraz książka, która jeszcze się w tym momencie nie ukazała, jest w najbliższym czasie się ma ukazać, spoza serii o Derylę i redaktor prowadząca powiedziała mi, że no Max, bardzo dobra, rewelacyjna książka, to coś wspaniałego, tylko jakoś tak mało tych trupów, tak jak na ciebie, tak policzyłem, patrzę, 3, 4, 5. Pięć trupów. Ona mówi, no, nie jak na ciebie słabo. W standardach. Tu nawet okładka sugeruje, że ta fala zbrodni to jest potężna. Nie interesuje pana takie cyzelowanie tej zbrodni? Dlaczego takie ten... No, po prostu nie bierze pan jeńców, to chcę powiedzieć, że to jest mocne od razu. Bo to jest thriller. Skoro wyszedł z założenia, że ma powstać thriller, to ofiary, te zbrodnia była dla mnie czymś naturalnym, jakimś sednem. Nie skupiałam się za bardzo na prowadzeniu fabuły. Fabuła pisała się sama, bo Grzech nie powstał na żadnej drabince tej tak zwanej, czy nie był wcześniej rozpisany. Scena po scenie powstawał. To ciekawostka, jeśli chodzi o pisanie kryminałów, gdzie wszystko jest przyczynowo-skutkowo ułożone i coś z czegoś ma wynikać. Znaczy widocznie miał pan to w głowie. Gdzieś to było. Fabularnie to po prostu powstawało scena po scenie, rozdział po rozdziale, w związku z czym zdecydowanie po prostu wyrzucałem te zwłoki, te ofiary z siebie i to był proces mechaniczny. A co jest takiego pociągającego w zbrodni masowej? Jest to jakaś odskocznia. Jeżeli w życiu codziennym mamy swoje radości, smaczki, smutki nawet, ale w tym momencie, kiedy pisze się książkę, w której pojawia się jeden trup, drugi, cierpienie, rozpacz rodziny, żałoba, kiedy wychodzi się z tego świata, człowiek odpoczywa, czuje się lepiej. I myślę, że może to jest taka reakcja psychologiczna na to, żeby odreagować i odpocząć, żeby z powrotem poczuć, jak wspaniały jest jednak świat na co dzień. Czyli wylewa pan tą swoją ciemną stronę, czorną, po to, żeby wyjrzeć przez okno, ucieszyć się, że jednak Lublin stoi, że słońce świeci, że Lublin nie jest mrocznym miastem. W tych książkach, to jest bardzo ciekawe, nie ma mega pozytywnych bohaterów, no a tych negatywnych jest dość dużo, nawet pana główny bohater, ten pozytywny, czyli no, jak w każdym kryminale, komisarz, policjant, taki znowu świetlaną postacią nie jest. Nie jest, wydaje mi się, że powstała postać, która jest bardzo... Wzorował na kimś? Nie, absolutnie. Absolutnie na nikim, chociaż wydaje mi się, że to jest pewna zbiorowość cech napotkanych osób, znajomych, przyjaciół, osób być może zauważonych w telewizji. Trudno mi o tym powiedzieć, no bo to jest taki proces, który przebiega trochę poza mną, jakie cechy on otrzymał, ale stał się postacią bardzo plastyczną. Ja zobaczyłem, że on żyje, że właśnie nie jest narkomanem, nie jest, on tak sam się tworzył, nie jest nałogowym hazardzistą, kimkolwiek, tylko jest w rzeczywistości
zwykłym człowiekiem, którego dopada ta zbrodnia, którą musi się zająć w pracy, i dzięki temu funkcjonuje, i dzięki temu to napędza go do działania, ale taką osobę jestem sobie w stanie wyobrazić, że znam, że poznaję. I twierdzi pan, że ta postać rosła razem z pana pisarzem. Ten zły, żeby nie zdradzać, kim on jest, ten zły też tak się pojawiał ze strony na stronę? Tak, zdecydowanie. Ja od początku być może, chociaż też nie jestem o tym w pełni przekonany, że znałem jego motywację. Znałem przyczyny, dlaczego on zabija i zabija w taki, a nie w inny sposób. Aczkolwiek tworzył się ze strony na stronę. To, jak zamorduje kolejną ofiarę, to, co zrobi, jakiej treści list napisze, to wszystko powstawało scena po scenie, na bieżąco. On dopiero wtedy mi się odkrywał, on zaskakiwał mnie tymi listami, które tworzył. Dlaczego zły jest zły? A czy jest tylko zły? Wydaje mi się, że może w grzechu jeszcze, bo to grzech jest wprowadzeniem do pewnego cyklu, te cechy jego są mniej wyraziste, ale w ofierze już taką staje się postacią pełnokrwistą, której można motywy zrozumieć jeszcze bardziej i to, jak działa. Także, no, ale to są chore motywy. Ale z drugiej strony on też jest postacią poniekąd, wydaje mi się, cierpiącą. Jeżeli nawet nie jest to pokazane na stronach książki, to pisząc ją widzę osobę, która jest skrzywdzona, spaczona, cierpi, robiąc mimo wszystko te paskudne rzeczy. To trochę jak z filmu Seven. Ten bardzo zły też cierpi ze swoimi ofiarami. No, każdy cierpi ze swoimi problemami i ofiarami, i o to chodzi, że jednak nie ma takich postaci, które tylko by czerpały satysfakcję, radość i przyjemność z tego, co robią, no bo to można potraktować jako zawód. Na pewno książki są czytane w Lublinie. I jakie były reakcje? Czy prezydent miasta jest zadowolony, że taka czerwona fala ciągnie się po mieście? No, prezydent może jest zadowolony, jeżeli książka przyciągnie trochę turystów, ale reakcje, które dla mnie są najciekawsze, najbardziej radosne, już w całym cudzysłowie, są takie, kiedy czytam, że ktoś się boi przejść jakąś uliczką, że po przeczytaniu Grzechy bądź Ofiary boi się wyjść na spacer, bo podrzuciłem mu pod blokiem trupa. No to jest fantastyczne. Zresztą pierwszy trup jest podrzucony 300 metrów od miejsca, w którym ja mieszkam. I pierwszego trupa wziął pan na siebie. Tak, wziąłem na siebie i dzięki temu mogę plastycznie odczuć to, co miał później odczuwać czytelnik. No to jest fajne, że pana kryminały są tak bardzo lubelskie. No ale muszę powiedzieć, że rzeczywiście ten Lublin po pana książkach już nie będzie tym Lublinem, który pewno wszyscy znamy. No, Lublin z Unii Lubelskiej, z tej pięknej kaplicy, z odwidzącego z Lublina, ten żydowski Lublin, tylko taki mroczny, no taki jak... Mam nadzieję, że nabrał takich nowych cech, które można jeszcze właśnie skonfrontować z tym prawdziwym Lublinem, nie mówiąc, że ten jest pozbawiony tego realizmu, aczkolwiek no, zabójstw rocznie popełnianych jest u nas w mieście zgodnie ze statystykami 7, z czego 5-6, no to są te zabójstwa typowo melinowe, tak zwane. W związku z czym jednak jest jaśniejszy, zdecydowanie jaśniejszy niż w tych książkach. Statystyki podnosimy. No, pan ewidentnie podniósł statystyki i zdaje się, że na tym się nie skończy, bo też pan myślał, że pisząc pierwszą książkę, że to będzie seria? Że zrobi się z tego serii? Nie, wtedy jeszcze nie miałem pojęcia. W momencie dopiero, kiedy kończyłem Grzech, zobaczyłem, że pewne wątki wymagają jeszcze rozwinięcia, że to w tym momencie się kończy jakaś historia, ale nie cała historia, że dalej komisarz jest. I przystąpiłem od razu, niemalże jeszcze zanim trafiło do wydawnictwa ostateczna wersja Grzechu, to wtedy przystąpiłem do pisania kolejnej części, która, jak się okazało, będzie częścią trzecią, bo tak też się akcja ułożyła, że jednak wymagało tego, żeby coś się pomiędzy pojawiło. Tak? To jest ta kwestia nieplanowania. Mam nadzieję, że w tej trzeciej części poznam i czytelnicy poznają te motywacje tego złego, którego pan buduje, bo on jest takim samym bohaterem jak nasz dobry. Tylko, że no oczywiście wiemy o nim mało. Teraz pewno wyjdzie wreszcie na plan pierwszy. Zgadza się. Trzecia część już jest ukończona, także już wiem, co się w niej wydarzyło.
I rzeczywiście już całość tych motywacji, całość jego zachowań można zrozumieć i w pełni przejrzeć. Także przez dwie części jest to jednak trzymane w pewnej niepewności, a ostatecznie jednak rozwiązuje się i sam dostałem tego oświecenia, co był za człowiek. I jaki będzie tytuł? Tytuł trzeciej części uzgodniony teraz z wydawnictwem to jest Pokuta. Uznaliśmy, że najbardziej, najtrafniej będzie odpowiadał i treści, i pasował do tego cyklu. W takim razie w oczekiwaniu na Pokutę Max Czarny. Dziękuję bardzo, kłaniam się.